Towarzysze. Kapitalistyczne barbarzyństwo jest silniejsze niż jakakolwiek cywilizacja. Gdziekolwiek spojrzymy, na każdym kroku napotykamy zadania, które ludzkość jest w stanie natychmiast rozwiązać. Ale w ich rozwiązaniu zawsze przeszkadza kapitalizm. Zgromadził stosy bogactwa i uczynił ludzi niewolnikami tego bogactwa. Rozwiązał skomplikowane problemy techniczne, a następnie wstrzymał wprowadzanie ulepszeń technicznych, trzymając w ubóstwie i ciemnocie miliony ludzi. Z powodu tępej i chciwej garstki miliarderów. Cywilizacja, wolność i bogactwo w kapitalizmie wywołują myśl o uwielbionym najbogatszym, który gnije żywcem i nie pozwala żyć temu, co się rodzi, co nowe. Ale nowe, młode i słabe dorośnie, tak jak dorasta dziecko i przemienia się w silnego mężczyznę. A stare osłabnie i przeminie, tak, jak słabnie, i przemija stary człowiek. Nowe i młode przejmie kontrolę bez względu na wszystko. Nie może umknąć naszej uwadze fakt, że październik zmienił świat na zawsze. Na zawsze. To nie była jakaś tam kolejna odległa data w historii. To był początek procesu, który cały czas trwa. Październik rozpoczął nową erę w historii ludzkości. Erę zwycięstwa socjalizmu, w której żyjemy. Erę rewolucji socjalistycznych i erę upadku kapitalizmu. I czy ktoś o tym wie, czy nie, czy to się komuś podoba, czy nie, to my, mamy klucz do przyszłości ludzkości. Nie może umknąć naszej uwadze fakt, że w światowej równowadze sił następuje obecnie wstrząs sejsmiczny. Szczególnie istotne wydarzenia miały miejsce w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy. Wydarzenia, które zostały wywołane pogłębieniem światowego kryzysu kapitalistycznego oraz przyspieszającym pędem do wojny i dominacji, będącym odpowiedzią imperialistów na ten kryzys. Pierwszym i najważniejszym z tych wydarzeń było rozpoczęcie rosyjskiej specjalnej operacji wojskowej w lutym 2022 roku. Był to dzień, w którym rząd i naród rosyjski zadeklarowali koniec agresywnej wojny prowadzonej przeciwko niemu na wszystkich jego granicach, a zwłaszcza na Ukrainie od wielu lat. Kolejnym ważnym wydarzeniem, które wstrząsnęło samozadowoleniem imperialistów, było powołanie nowego proludowego rządu w Nigrze w lipcu 2023 roku. Było to wyraźne wezwanie skierowane do superwyzyskiwanych ludzi, a jego skutki są odczuwalne na całym kontynencie afrykańskim. A potem, w październiku 2023 roku, dotarła do nas wiadomość o rozpoczęciu bitwy w al-Aqsa przez zjednoczone siły palestyńskiego ruchu oporu. Wraz z rozpoczęciem tej operacji wykreślono kolejną linię, zabrzmiało kolejne wezwanie, którego echa odbijają się echem na całym świecie. Każde z tych wydarzeń było przygotowywane od dawna. Każde z nich reprezentuje decydujący punkt zwrotny w rozwoju tych trzech odrębnych, ale powiązanych ideowo walk przeciwko imperialistycznej dominacji nad światem. Każde z nich zadało potężny cios systemowi imperialistycznemu i ujawniło zasadniczą niemoc we wnętrzu pozornie wszechpotężnej machiny wojennej NATO pod przewodnictwem Stanów Zjednoczonych. Niemoc, która w jaskrawy sposób odsłoniła ich okrutnych faszystowskich pełnomocników, tak samo jak w okresie międzywojennym, taki i teraz. Między Rosją a imperialistycznym Zachodem powstało przedmurze w postaci karłowatych neokolonialnych regionów. Na tych całkowicie podporządkowanych zachodnim imperialistom obszarach na Ukrainie, w Polsce, Estonii, Łotwie, Litwie, Rumunii, Finlandii władze przejęły kompradorskie, nacjonalistyczne rządy powstałe z łaski wielkich imperialistów Zachodu. Na tych obszarach rządzą drobni kacykowie i karłowate chciwe złodziejaszki, dokonujące okrucieństw i przemocy aresztujące i rozstrzeliwując opornych. Co więcej, te rządy imperialistycznych lokajów gorączkowo organizują swoje narodowe pułki. Przygotowują się do walki, planując zbrojne wyruszenie na Rosję. Te karłowate narodowe państewka, które znalazły się z woli imperialistów między Rosją i Zachodem, marzą teraz o zachowaniu swojej nędznej egzystencji zawróceniu koła historii, wykonując posłusznie rozkazy swoich panów. To, czego nie zdołali zrobić wielcy imperialiści USA, Niemcy, Francja czy Wielka Brytania, te małe, żałosne kacyki służące imperialistom myślą zrobić za jednym zamachem, z pomocą kilku swoich zdezorganizowanych pułków, które zaoferują swoim panom. Szczególnie żałosne są służalcze władze Polski, nawołujące do wojny, aby zniszczyć rosyjski świat. Mimo całej swojej siły ognia, całej swojej potęgi ekonomicznej, całej swojej niewątpliwej zdolności do zadawania straszliwych cierpień narodom, wielcy imperialiści nie są w stanie pokonać sił oporu, a im bardziej siły te współpracują, co coraz częściej czynią, tym bardziej niemożliwe staje się ich pokonanie. Na Ukrainie jasne jest, że niezależnie od tego, jak długo wojna będzie napędzana zachodnimi pieniędzmi i bronią, dni faszystowskiego reżimu marionetek zełęskiego i spółki są policzone. Również w Nigrze imperialiści nie byli w stanie zgromadzić wiarygodnej siły zastępczej, zdolnej do ponownego narzucenia ich dyktatu. Kompradorzy w całym regionie zaczynają się martwić, że ich dni również mogą być policzone. A w Palestynie widzimy, że im bardziej syjonistyczni zbrodniarze naciskają, aby osiągnąć swoje ludobójcze cele, tym pewniej tworzą warunki, w których wyłoni się i okaże decydująca zjednoczona reakcja Bliskiego Wschodu. Nie tylko wściekły rząd psów Netanyahu ale cała osadniczo kolonialna populacja Izraela budzi się ze snu i widzi, że ich dni jako supremacyjnej placówki zachodniego imperializmu dobiegają końca. W każdym przypadku sympatia i coraz aktywniejsze wsparcie całej postępowej ludzkości jest po stronie sił antyimperialistycznych. W każdym przypadku bezwarunkowe wsparcie imperialistycznych i marionetkowych polityków i mediów DLA sił reakcji zaostrza kryzys legitymizacji, z którym już borykają się ich rządy. Wołanie zmartwychwstałych robotników i chłopów o chleb, edukację i wyzwolenie było echem żądania biednych rozdartych wojną mas Rosji, które w ubiegłym wieku domagały się pokoju, ziemi i chleba. Żądania te i dziś pozostają są takie same, a jednak samozwańczy władcy imperialistycznego świata nie są w stanie ich spełnić. Mogą jedynie odpowiedzieć większą przemocą, większymi represjami, większym głodem i większą nędzą. Zrozumienie tej prostej prawdy skłoniło naród rosyjski do przeprowadzenia rewolucji październikowej. I to właśnie napędza każdą walkę narodowo wyzwoleńczą i socjalistyczną, która podąża śladami października. Takie zrozumienie musimy jeszcze raz przekazać ludziom pracy na całym świecie. Towarzysze, z imperializmem nie da się porozumieć. Nie jest on w stanie rozwiązać najbardziej podstawowych problemów mas. Kapitalizm potrafi jedynie mordować, rabować i palić. Jest skłonny utopić świat we krwi aby utrzymać swoje nieuczciwie zdobyte zyski i utrzymać panów kapitału finansowego na pozycji dominacji nad wszystkim. Lekcja ta w historii ludzkości była wielokrotnie przekazywana masom pracującym. Za co masy te za każdym razem płaciły daninę krwi. Uczmy się z naszej historii i umacniajmy siły oporu w nadchodzących gigantycznych bitwach. Niech następna fala walki będzie równie wstrząsająca ziemią, jak pierwsza. Śmierć podżegającemu do wojny blokowi imperialistycznemu NATO, i wszystkim jego faszystowskim pełnomocnikom socjalizm albo barbarzyństwo.